Jest godzina 10, to czas na Dzień na Żywo w TVN24. Dagmara Kaczmarek-Szałko, witam i zapraszam o wizycie, o której nie można mówić inaczej niż historyczna. Na początek dnia na żywo będziemy mówić. Ukraina nie upadła, Ukraina żyje, mówił Wołodymyr Zełenski w amerykańskim kongresie. Podkreślał, że walka z rosyjską agresją to jak zakończy się ta walka, będzie oznaczało to, w jakim świecie będą żyły nasze dzieci. Ukraiński przywódca dziękował za dotychczasowe wsparcie militarne Stanów Zjednoczonych, ale dodał, że potrzeba go więcej i o więcej prosił. Amerykanie ogłosili jednocześnie nowy pakiet pomocy w wysokości blisko 2 miliardów dolarów, w tym tak długo oczekiwaną baterię rakiet Patriot. Wcześniej, przed wystąpieniem w kongresie, prezydent Zełenski rozmawiał blisko 2 godziny z przywódcą Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Następnie pojawili się na wspólnej konferencji prasowej. Potwierdzili na niej dalsze zacieśnianie relacji i amerykańskie wsparcie dla ukraińskiego wojska. Padło wiele słów o wymiarze symbolicznym, sygnałów do całego świata, że Ukraina nie pozostanie sama i że walka z okupantem nie zostanie odpuszczona aż do ostatecznego wyzwolenia Ukrainy. Podsumowanie całej wizyty od korespondenta Faktów TVN Marcina Wrony teraz dla Państwa. A już teraz więcej w tym temacie nasz gość Dnia na Żywo dla Państwa, pan Marcin Burzański, dyrektor Instytutu Dialogu Międzynarodowego Kolegium Civitas. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Trudno mówić o tej wizycie inaczej niż historyczna, arcyważna. Sygnał do całego świata płynie jasny. Największe światowe mocarstwo stoi po stronie Ukrainy, stoi za nią murem i będzie dalej ją wspierać. Ta pomoc jest także bardzo konkretna i wymierna. To broń, to pieniądze i to w końcu bateria rakiet Patriot, czyli obrona ukraińskiego nieba, o którą Wołodymyr Zełenski prosi od samego początku. Ale jak słyszeliśmy w tej wypowiedzi przed chwilą byłego szefa CIA Leona Panetty, to dopiero początek tej pracy nad obroną ukraińskiego nieba. Na ile ta wizyta, historyczna oczywiście, symboliczna tak, zmieni sytuację na froncie tej ukraińskiej walki z Rosją? W długim terminie, myślę, będzie to bardzo... Mowa o rakietach Patriot, które Amerykanie przekazują Ukrainie za kilka miesięcy, jak mówi nasz gość, dopiero fizycznie mogą się one na Ukrainie znaleźć, a na początku przyszłego roku, a zatem już niedługo, bateria rakiet Patriot może trafić także do Polski. To bateria od Niemiec. O tym terminie mówił w rozmowie Piaseckiego wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz. Berlin zaoferował Polsce na amerykański system po tragedii w Przewodowie przy granicy z Ukrainą. To było w połowie listopada, w czasie masowanych rosyjskich ataków rakietowych w Przewodowie. Spadła rakieta, jak później informowały polskie władze, najprawdopodobniej ukraińskiej obrony powietrznej. W eksplozji na terytorium Polski zginęło 2 ludzi. 37-letni mężczyzna zatrzymany w związku z zabójstwem w dzielnicy Wełnowiec w Katowicach. To syn zamordowanego 62-latka. Policja znalazła poćwiartowane ciało mężczyzny w piwnicy, kamienicy. Co udało się ustalić w sprawie tej makabrycznej zbrodni, to sprawdza... I o Jerzego Skolimowskiego powalczy o Oscara. Obraz polskiego reżysera trafił na krótką listę zagranicznych filmów, które w przyszłym roku będą ubiegać się o najważniejszą statuetkę w Hollywood. Amerykańska Akademia... Nie popełnili błędu, zebrali za to świetne recenzje za najważniejszy mecz w karierze. Sędziowie liniowi Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz znakomicie wywiązali się ze swoich obowiązków w finałowym meczu Mistrzostw Świata Francja-Argentyna. Obaj byli gośćmi Faktów po Faktach w TVN24, opowiadali o swoich wrażeniach z mundialu w Katarze. Dnia na żywo najważniejsze informacje za chwilę o tym, jak bryła lodu spadła z budynku, są ranni. To tata i jego roczne dziecko są w szpitalu. Szczegóły tej sprawy już za chwilę.